upragnione wakacje dla maturzystów to czas odpoczynku, ale i przygotowań do kolejnego etapu w życiu, czyli studiów, które często wiążą się z wyprowadzką z domu rodzinnego. Niezbędne do rozpoczęcia nowego rozdziału, ale i później spokojnej nauki są środki finansowe, które zdobyć można poprzez stypendia pomostowe. Stypendium wygląda dosyć atrakcyjnie. Generalnie dla osób, które wywodzą się z określonego środowiska, za chwilę bliżej o tym powiemy, kwota wsparcia to jest 7 tysięcy złotych tylko na pierwszy rok studiów. Skierowane są one do wszystkich osób, które w roku 2023 ukończyły liceum, technikum lub szkołę branżową drugiego stopnia, są maturzystami 2023 i dostali się na pierwszy rok studiów, pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców, osiągnęli bardzo dobry wynik na maturze liczony według algorytmu, a dochód w rodzinie nie przekracza 2443 zł brutto. Dodatkowo tam jest jeszcze napisane, że może to ulec jeszcze zmniejszeniu, gdy w rodzinie jest dziecko w rodzinie. To nie musi być ten student, dziecko z niepełnosprawnością. Oprócz spełnienia powyższych kryteriów należy spełnić jeden z poniższych warunków. Pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów pracował w PGR, być uczestnikiem trzeciego etapu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole średniej, być członkiem rodziny wielodzietnej lub wychowankiem rodziny zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub posiadać rekomendacje lokalnej organizacji pozarządowej, czyli Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Wąbrzeskiej. Rozbudowana ścieżka formalna prowadzi jednak do szeregu benefitów, które otrzymać mogą stypendyści w latach późniejszych. Jeżeli ktoś będzie beneficjentem tego programu, to dostanie wsparcie w wysokości 7 tysięcy do pierwszego roku studiów, ale również są zapisy, które mówią, że jeżeli ktoś się wywiąże z tego właściwie, zgodnie z regulaminem, może kandydować czy aplikować o następne stypendia, które są właśnie przeznaczone dla studiów na latach następnych. I w taki sposób, na przykład poprzez działalność społeczną czy naukową prowadzoną na studiach, student będzie mógł ubiegać się o kolejne stypendia lub nawet staże zagraniczne. Kilka dokumentów, jeden wniosek, w którego wypełnieniu pomóc może Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz LGD. I efekt w postaci wsparcia nie tylko na start, co na przyszłość. Bierzcie sprawy w swoje ręce, przychodźcie do nas, do innych instytucji, które w tym zakresie chcą pomagać i obyście zostali zakwalifikowani i uzyskali tę pomoc. Wszelkie regulaminy i szczegóły programu dostępne są na stronach stypendia-pomostowe.pl oraz lgdwabrzezno.pl. Drodzy maturzyści, powodzenia!